Dzień dobry kochani, dziś zapraszam Was na film z aktualizacją mojego dziennego makijażu i tym razem będzie to wersja letnia, czyli to, co dziś widzicie na mojej twarzy. Zanim przejdę do omawiania wszystkich kroków, które wykonuję i też produktów, które ostatnio stosuję, muszę tutaj przypomnieć, że podstawą makijażu jest przede wszystkim pielęgnacja. Czyli nigdy nie zaczynam makijażu, jeśli nie mam przygotowanej do tego skóry. Natomiast jeśli przebywam w domu i wiem, że cały dzień będę w nim siedzieć, pracować i nigdzie nie będę się ruszać, to oczywiście nie robię makijażu, bo nie widzę w tym najmniejszego sensu. Natomiast zawsze pamiętam o tym, żeby nałożyć filtr. I w ostatnim czasie jest to jeden z moich ulubionych filtrów na twarz od Caudalie, a pod oczy nakładam filtr z Bandy. Tak, też stosuję filtry w okolicy oczu, przede wszystkim dlatego, że spędzam wiele godzin przed komputerem. Jeśli natomiast wiem, że będę musiała gdzieś wyjść, wtedy wykonuję właśnie taki dzienny, staram się, żeby to był lekki makijaż i używam w nim moim zdaniem jak najmniejszą ilość produktów, chociaż pewnie część z Was się z tym nie zgodzi. Okej, każda z nas przygotowuje skórę tak, jak jej się podoba i ja Wam dzisiaj właśnie opowiem o tym, jak wykonuję taki makijaż. I jeśli właśnie gdzieś wychodzę, to wtedy nakładam krem CCC od Yonel, który już ma wysoką ochronę 50 SPF i zazwyczaj stosując ten krem nie nakładam wcześniej filtra. Oczywiście nakładam filtr tylko w okolicy oczu, a na całą twarz stosuję krem CCC, który dodatkowo mogę sobie jeszcze aplikować w ciągu dnia. Następny krok to korektor pod oczy. Tutaj też staram się go nakładać dosłownie niedużo, tak tylko i wyłącznie, żeby zakryć sobie okolice oczu i też tutaj delikatnie przy nosie odrobinę ją rozświetlić. I ostatnio moim ulubionym korektorem jest właśnie ten preparat pielęgnujący od Eisenberga. Co prawda te korektory mają małą gamę kolorystyczną, a ja stosuję ten najjaśniejszy. I powiem Wam, że sprawdza się on bardzo, bardzo dobrze. Natomiast na korektor odrobinka, dosłownie odrobina pudru i ostatnio jest to puder HD z Eveline, który już staram się wykończyć, ale tutaj muszę jeszcze dodać, że korektor staram się aplikować również odrobinę na górną powiekę, nie nakładam absolutnie żadnej bazy i puder, który nakładam w okolice oczu, też nakładam na górną powiekę, przez co odrobinę rozświetlam i rozjaśniam tę okolicę, ale nie nakładam żadnego cienia. Kolejny krok, który stosuję, to jest aplikacja bronzera i jak zauważyłyście, nie przypudrowuję mojej skóry w ciągu dnia, nie przypudrowuję też na samym początku mojego makijażu, po prostu nie widzę takiej potrzeby, staram się ograniczyć te wszystkie kosmetyki w okresie letnim, ale już krem CC daje mi taką możliwość, że ta skóra jest lekko zmatowiona i dodatkowo też ładnie wyrównany koloryt, a w ciągu dnia zaczyna się ten efekt takiego rozświetlenia, który ja bardzo, bardzo lubię, zresztą teraz też możecie widzieć na mojej skórze i to jest taki naturalny glow, który ja preferuję właśnie w okresie letnim. No i dobra, bronzer. Nakładam bronzer nieco wyżej niż tutaj, niż pod kością jarzmową. Zazwyczaj makijażyści radzą nam, żebyśmy właśnie tutaj sobie niżej przyciemniali, robili ten efekt przyciemnienia bronzerem, ale ja w okresie letnim raczej rezygnuję z nakładania różu, więc troszeczkę podnoszę sobie, jak to się mówi, policzki tym bronzerem i aplikuję go nieco wyżej, też odrobinę na czoło i na nos, bo to nam daje taki efekt lekkiej opalenizny, troszeczkę tutaj też w okolicy żuchwy i odrobinę na szyję.
tutaj muszę również wspomnieć, że od jakiegoś czasu stosuję bronzer marki Estée Lauder Bronze Goddess, który ma takie delikatne drobinki. Tam jest ich dosłownie niedużo, błyszczące drobinki, przez co też mamy ten efekt rozświetlenia i ja mam tą wersję ciemniejszą dla brunetek. Ok, co robię dalej? Róż. I tutaj stosuję róż od Estée Lauder w takim bardzo jasnym, pięknym, różowym odcieniu, ale nie nakładam go w standardowy sposób, tylko odrobinę dosłownie na moje policzki, żeby dodać sobie koloru i też odrobinę tutaj na górną część nosa, żeby to wyglądało tak bardziej dziewczęco i świeżo. Przechodzimy teraz do rozświetlacza i w ostatnim czasie stosuję rozświetlacz marki Becca w odcieniu Moonstone, który pokochałam ogromną miłością, całym sercem, jak się tylko da. I ten rozświetlacz nakładam właśnie powyżej, tutaj w tej okolicy kości jarzmowej, powyżej kości jarzmowej. Odrobinę też przeciągam rozświetlacz na górną powiekę przy brwiach i też tutaj w okolice czoła, nad brwiami, żeby to też był taki efekt rozświetlenia. Dosłownie ciupeńkę, to co mi zostało na pędzlu, na grzbiet nosa i tutaj łuk kupidyna. I co jeszcze dodatkowo robię? To ten sam rozświetlacz, czyli korzystam tak naprawdę z jednego produktu, nakładam sobie tutaj w kąciku wewnętrznym oka, żeby też je ładnie rozświetlić. Jakiś czas temu dostałam do przetestowania paletkę od marki Smashbox, jedną z najnowszych paletek, która zawiera w sobie rozświetlacze i róże. I na moim Instastory opowiadałam Wam, że ta paletka kolorystycznie nie do końca przypadła mi do gustu. To nie są moje odcienie, to są przepiękne kolory, ale nie dla mnie. Natomiast ja wykorzystuję tą paletkę w nieco inny sposób, a mianowicie korzystam z dwóch róży, którymi wykonuję kreskę na powiece. I to jest najczęściej właśnie ten odcień, przepiękny odcień różowy. Korzystam z pędzelka do brwi i wykonuję właśnie kreskę, ale nie na całej powiece, tylko dosłownie tak mniej więcej od środka oka i lekko ją przeciągam tutaj właśnie do tyłu, robię sobie taką kreseczkę jaskółczą, jak to tam się czasami mówi, jak to mówią makijażystki. I to dodaje mi takiego lekkiego koloru w ciągu dnia, a myślę, że też jest to fajna opcja właśnie taka wakacyjna, letnia, możemy sobie potestować jakieś cienie i coś dla osób, które no jednak nie malują mocno, zbyt mocno oka, a chciałby dodać sobie takiego szalonego akcentu. Kiedy oko mam już przygotowane, czas zabrać się za brwi i tutaj wykonuję tak jak zawsze te same standardowe ruchy, czyli najpierw nakładam jaśniejszy cień do brwi marki Inglot na całą długość moich brwi, żeby je podkreślić, a potem dodatkowo tylko, jak to się mówi, tę końcówkę, ten ogonek podkreślam ciemniejszym cieniem do brwi od Estée Lauder. Staram się, żeby jednak te brwi były nieco jaśniejsze i delikatniejsze w okresie letnim, w takim dziennym makijażu, a na koniec utrwalam je bezbarwnym żelem od Essence. Jak zauważyliście, nie wykonuję żadnej czarnej kreski na powiece, natomiast uwielbiam podkreślać rzęsy
i to oczywiście rzęsy te górne, niedolne. I tutaj sięgam po mój sprawdzony, ukochany, ulubiony tusz do rzęs marki Estée Lauder. Nakładam w dziennym makijażu tylko i wyłącznie jedną warstwę tego tuszu na moje rzęsy i wygląda to całkiem przyzwoicie, nie tuszuję dolnych rzęs. I wykończeniem mojego dziennego makijażu jest pomadka, ale nie taka zwykła pomadka. Ja bym powiedziała, że jest to raczej balsam, który delikatnie podkreśla naturalny kolor naszych ust. I jest to balsam, który bardzo w ostatnim czasie polubiłam od Estée Lauder. On ma też taki delikatnie miętowy smak i też odrobinkę chłodzi nasze usta. Bardzo fajna opcja na wakacje. I dobiegliśmy do końca. Tak wygląda mój dzienny makijaż. Jak widzicie, nie ma w nim nic specjalnego. Staram się ograniczać liczbę produktów, które stosuję. To, co w nim lubię, to też to, że on wygląda, no powiedziałabym, świeżo na skórze. I jest to taki naturalny, z odrobiną taką akcentem kolorystycznym makijaż. Tak lubię, żeby właśnie on wyglądał w okresie letnim. Natomiast oczywiście musicie wziąć pod uwagę też to, że kiedy nagrywam filmy, ten makijaż jest nieco mocniejszy i wtedy najczęściej stosuję podkład lub też krem CCC, podkład od Eisenberga w ostatnim czasie, też z tej nowej linii, on też ma SPF w składzie, natomiast on daje nieco mocniejsze krycie i też wykańczam mój makijaż pudrem, pudrem sypkim, najczęściej jest to puder od Clinique, ale czasami jest to też puder od marki Estée Lauder, Double Wear, ten taki prasowany. Zazwyczaj też w filmach, czy kiedy korzystam z kamery lub robię jakieś zdjęcia, nieco mocniej podkreślam moje brwi. No i oczywiście nadaję moim ustom jakiś kolor, sięgam po pomadkę lub też sięgam po jakiś błyszczący preparat. W tym przypadku ostatnio są to błyszczyki marki Colistar, w których się zakochałam. Błyszczyki z efektem holo, kiedyś Wam o nich opowiadałam, są nadal dostępne na stronie internetowej, w sklepie internetowym marki Colistar. Teraz już wiecie, jak wygląda mój dzienny letni makijaż. Z jednej strony możecie powiedzieć, że nadal stosuję dużo produktów, z drugiej strony możecie powiedzieć, że ten makijaż jest rzeczywiście lekki i może dla Was za lekki. Oczywiście pamiętajcie o tym, że każda z nas ma jakiś swój sposób na makijaż, w którym dobrze się czuje i u jednych z Was będzie to mocniej podkreślone oko, u innych będą to mocniej podkreślone usta. Najważniejsze jest to, żebyśmy w naszym dziennym makijażu czuły się dobrze. Oczywiście opcja wieczorowa to jest zupełnie inny temat, zupełnie inne produkty pielęgnujące, utrwalające, ale może kiedyś też zrobię na ten temat film i pokażę Wam, jak ja wykonuję taki wieczorowy makijaż, mocniejszy, bardziej utrwalony. Dajcie znać, czy chciałybyście też zobaczyć taki filmik. Postaram się w opisie umieścić listę wszystkich produktów, które dzisiaj użyłam, a będziecie mieć też numery pędzli, z których korzystałam. Mam nadzieję, że coś Was zainspirowało w tym moim dziennym letnim makijażu. Czekam na Wasze komentarze, dziękuję też za Waszą obecność i widzimy się w następnym filmiku. Buziaki, pa!